Cześć wszystkim! Dzisiaj przygotowałam przepyszną, przepiękną przystawkę, przekąskę, sałatkę w muszlach makaronowych. Sałatka jest przepyszna, pięknie się prezentuje i wbrew pozorom jest szybka i łatwa w przygotowaniu. Wszystkim polecam tą przekąskę i zapraszam do wspólnego przygotowania. Najpierw trzeba ugotować makaron. Do gotującej się wody, lekko posolonej, dodaję makaron i gotuję według instrukcji na opakowaniu al dente. Makaron nie może być rozgotowany, nie może być zbyt miękki, żeby potem nasze muszle z sałatką w środku nam się nie rozwalały, a trzymały swoją formę. Zlewam wodę, dodaję troszeczkę oleju rzepakowego i mieszam, żeby makaron się nie sklejał, póki będzie stygnąć, i zostawiam makaron do całkowitego wystygnięcia. A w tym czasie wszystkie składniki już mam przygotowane i przygotuję sałatkę. Ogórek kroję drobno w kostkę, a potem drobno w kostkę też kroję ogórek konserwowy. I drobno kroję w kostkę rzodkiewkę. Dwa ugotowane jajka kroję w kostkę jak na sałatkę warzywną. Kroję w kostkę ser żółty Gouda, może być też inny ser, taki jaki lubicie. I potem też kroję w kostkę polędwicę wieprzową, ale może być jakaś inna szynka, którą lubicie. Wszystkie składniki, które użyłam, oraz dokładne proporcje są jak zwykle w opisie pod filmem. Dodaję jeszcze odsączoną małą puszkę kukurydzy, dodaję łyżkę majonezu z taką szczupkiem, dodaję łyżkę śmietany 18 i dodaję małą łyżeczkę musztardy łagodnej. Dodaję jeszcze zieloną część cebulki dymki do smaku, można nie dodawać, jeżeli nie lubicie, część użyję do dekoracji. Dodaję sól i wszystko bardzo dobrze mieszam. Przygotuję jeszcze talerz, wyłożyłam sałatę zieloną, żeby było ładniej i teraz do każdej muszli makaronowej dodaję sałatkę i wykładam. Wygląda to, że trwa długo, ale tak naprawdę jakoś tak szybko, sprawnie to idzie. Raz, dwa i gotowe, więc nie zdraźcie się, spróbujcie. Przystawka się udała, pięknie się prezentuje, polecam takie podanie i można tą przekąskę zrobić dzień wcześniej. Ja to przetestowałam specjalnie, martwiłam się, czy makaron nie będzie suchy i jak to będzie na następny dzień, więc można się nie martwić i można podać na następny dzień i przygotować sobie dzień wcześniej. Najważniejsze jest przykryć szczelnie, dobrze folią spożywczą i nic z tym makaronem się nie dzieje, on nie rozmięka i nie schnie, więc polecam też taką opcję, polecam się nie bać. Życzę Wam udanej imprezy, udanej majówki, udanego weekendu. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się udała ta sałatka, czy zrobiliście tak samo, czy zrobiliście jakieś inne nadzienie, no bo tutaj można eksperymentować. Ja czekam na Wasze komentarze, na Wasz feedback i do zobaczenia. Pa!